Dla nas był to podjazd totalnie badawczy. Sprawdzaliśmy wygrodzenia, jakie postawili organizatorzy, ograniczenia cięć, więc bardzo spokojnie, dosłownie tempem spacerowym przejechaliśmy. Trasa bardzo trudna, dużo zdradliwych miejsc, co pokazał już pierwszy podjazd, bo swoje żniwo zebrał. Niestety jedno auto leży na dachu w połowie trasy. No będziemy teraz zwiększać tempo i coraz szybciej, wiadomo, treningi, a trzeba dotrwać do końca zawodów. Dziękuję i powodzenia. Dziękuję.